ต้องไปเที่ยวที่กระบี่มอลูเดอร์แฮมดูตาอันดีอีโอชาสุดชาสุนักเรียนมาเมคิชฟิลมิกโย่มีอะไรสุเกสตีพิชเช่ฟคอมเมนต์ในดอลเล่ไอ้คิชปิตานยาณชิมชิสคูปิชพอดซัสนักเรียนฟิลมิกุฟปอดรูเบชกาjak gorąco. Chodzi, że warto sobie zainstalować Grab, aplikację, przez którą można sobie zamówić tak przez Ubera taksówkę. Także można wiedzieć, jaka cena jest, bo tutaj w Tajlandii nie podają cen, tak jak na tym Bliskim Wschodzie. Mogą po prostu naciągnąć człowieka jak baranie jaja. Jechałem do Tajlandii i sprawdziłem kartę Revolut, także tutaj sprawdziłem ją w Alpach Francuskich, w Belgii, w Polsce i w Tajlandii. W Polsce za wypłatę z bankomatu nie pobrało prowizji, może to sprawa bankomatu, ale we wszystkich krajach łącznie z Tajlandią pobiera opłatę. W Tajlandii, niezależnie od kwoty, jaką wypłacamy, pobiera 220 batów, to jest około 30 zł. Fajną cechą Revoluta jest to, że jak byłem w Izraelu, gdzie mają zwyczaj pobierać 2, a nawet 7 razy więcej z karty niż płacisz na stacjach benzynowych w ramach jego zabezpieczenia dziwnego, Revolut mi zablokował kartę i to było fajne, bo chcieli mi pobrać 4 razy po 200, 300 i 700 szekli, co daje 1 szekli to jest 1,20 zł, to sobie wyobraź. To jest tak zwany pad thai, pierwszy raz jem go w życiu w ogóle. Wkładu taki pad thai tutaj kosztuje około 60 batów, to jest 7,5 zł na polskie. No i tego surowego nie wiem czy jeść, bo to pierwszy dzień mój, więc nie chcę dostać durśwalu, nie? Tu jest makaron ryżowy, krewetki, tofu, omlet z jajka, szczypiorek, te surowe rzeczy, sałata i takie kiełki, limonki. Zamówiłem taksóweczkę i jadę do hotelu. Przykład. I'm recording. Tutaj właśnie, żeby sobie dojechać taksówką, takim grabem, to się płaci 188 batów, no i to jest tak około 20 zł, no ale jadę 8 km przez miasto zatłoczone w korku, także fajna cena mi się wydaje. Ja ต้อง ไป เที่ยว ที่ กระ บี่ ของ ประเทศ ไทย สวย มาก. You will have to travel to Krabi in Thailand, very beautiful. Yeah, I will my plan is to travel around the Thailand. Yeah. To buy the car or rent the bicycle. กระ บี่ Chiang Mai. Droga od lotniska do hotelu już prawie za mną. Welcome in Thailand. Nocleg w hotelu. Fajnie. Łóżko podwójne. Balkonik. Łazienka. I tutaj widoczek z okienka.